Amerykanie chcą u siebie 500+. Szymon Hołownia ma problem. Skarbówka znowu zdziera. I na koniec kolejna wpadka Andrzeja Dudy. Jak dobrze wiecie, zdarza nam się, że polecamy wam taką świetną gierkę AAA Raid Shadow Legends i teraz się zorientowałem, że już dawno nie było aktualizacji z naszej strony. Zobaczcie najpierw, jak to wyglądało wcześniej. Oprócz tego gra oferuje wam niezwykle wciągające pojedynki na specjalnej arenie. No, sami widzicie, jakim byłem wtedy leszczem, beginnerem, ale no, sama gra po aktualizacjach wygląda teraz zupełnie inaczej, no ale zanim to pójdę się przebrać, żeby wyglądać nieco poważniej. Słuchaj, czy miałeś kiedyś taką sytuację, że chciałeś sobie pograć w jakąś świetną grę AAA, ale nie miałeś odpowiedniego sprzętu? Taką, że wiesz, no, dzięki której zapomnisz o tych wszystkich Kaczyńskich czy Ziobrach? Najlepszą opcją tu jest Raid Shadow Legends. Wiesz w ogóle, że od kiedy zacząłem z nimi współpracować, ani razu nie byłem w areszcie? Nie wiem, czy to przypadek, ale wiem, że odkąd współpracujemy z Raid Shadow Legends, żaden z widzów, który gra również w tę grę z nami, nie był ani razu aresztowany. A przynajmniej nam o tym nie napisał. No i tak jak ja, staję się z dnia na dzień coraz lepszy w unikaniu problemów, tak Raid Shadow Legends każdego dnia pracuje nad ulepszaniem swojej gry, która dzięki aktualizacjom jest coraz bardziej wciągająca. No, mi na przykład osobiście najbardziej podobają się klany, które buduję w grze i jest tam bardzo fajna społeczność, dzięki której nawet już nie muszę rozmawiać ze swoją rodziną. W zeszłym miesiącu Raid wydał swoją największą aktualizację z Doom Tower, gigantyczną wieżę, 120 pięter, kilkoma sekretnymi pokojami, wyzwań i naprawdę złymi bossami. Czekałem na to od dłuższego czasu, więc zaraz po tym nagraniu lecę pykać w Raida. Mam nadzieję, że zrobicie to samo. Jeśli chcecie konkurować m.in. ze mną w Raidzie, no to koniecznie kliknijcie w link w opisie, który da wam na start również niezłego boosta. Na przykład taki darmowy mistrz pustki, wzmacniacz punktów doświadczenia, 50 klejnotów, trochę uzupełnień energii, a nawet starożytny odłamek. Dlatego koniecznie kliknij w link w opisie. Dodatkowo wesprzesz nasz kanał. Mój nick to Boss Prezes. Dzięki jeszcze raz za współpracę z Raid Shadow Legends, bo dzięki niej możemy produkować tyle filmów, ile właśnie teraz produkujemy. Także wielkie podziękowania dla naszego partnera, a teraz lecimy do pierwszego tematu. I'm signing an executive order that directs the whole of government, a whole of government effort to help millions of Americans who are badly hurting. Pomysł PiSu na wprowadzenie wypłacania gospodarstwom domowym co miesiąc pieniędzy na dzieci być może doczeka się odmiany amerykańskiej. Dwie kongresmenki z partii demokratów promują tam projekt ustawy, zgodnie z którą na każde dziecko poniżej 6 roku życia przypadałoby $300 miesięcznie, a na starsze do 17 roku życia 250. W poprzedniej kadencji pomysł przepadł, ale teraz po zmianie sytuacji politycznej ma większe szanse na realizację. Program ma kosztować $120 miliardów rocznie. Jego losy w dużym stopniu zależeć będą od tego, czy poprze go prezydent Biden, który w swoim bardzo szerokim planie gospodarczym wartym $1,900 milionów akurat takiego pomysłu nie ma. Washington Post pisze, powołując się na nieoficjalne źródła, że pomysł podoba się ludziom z administracji Bidena. W przeciwieństwie do PiS, który wprowadzając swój pomysł w życie w 2016 bał się przyznać, że to program wsparcia socjalnego i uzasadniał go dość dziwnymi twierdzeniami dotyczącymi demografii, 500+ miał zwiększyć liczbę urodzeń w Polsce, Amerykanie jasno przyznają, że nie chodzi o żadną demografię, tylko o walkę z ubóstwem. W Stanach Zjednoczonych istnieje dziś ulga na dzieci w podatku PIT, jednak generalnie kraj ten na pomoc socjalną dla dzieci przeznacza mniej pieniędzy niż większość krajów rozwiniętych na świecie. Przy okazji warto wspomnieć, że Biden i jego doradcy wciąż próbują zdobyć poparcie dla swojego planu ze strony przynajmniej kilku tych bardziej umiarkowanych republikańskich senatorów. Na razie im się to nie udaje. Mitt Romney, republikański senator i były kandydat na prezydenta partii republikańskiej, postrzegany jako kluczowa postać w tym kontekście, powiedział w niedzielę Fox News, że kwota, którą Biden chce wydać w ramach swojego planu, jest szokująca. Rozmowy jednak wciąż trwają. So you turn it down. Right now, if you did that, you could be denied unemployment insurance because you're offered a job, you didn't take it. Co ciekawe, pomysł przepadł za kadencji Trumpa prawicowca, a wraca za Bidena lewaka.
Czy ktoś jeszcze ma wątpliwości co do tego, że PiS nie jest prawicowym ugrupowaniem? Jak na razie nie ma oczywiście oficjalnego akceptu ze strony nowego prezydenta USA, ale taki socjal dla rodzin z dziećmi jest właśnie domeną lewicowych polityków, do których on właśnie należy, bo też nie bez powodu jego otoczenie próbuje go właśnie do tego przekonać, a Trumpa, jakbyśmy nie oceniali, tak ciężko mu zarzucić, żeby był lewicowcem. Dlatego zatem, czy w Polsce ugrupowanie kilku partii rządzących, PiSu i partii Gowina i Ziobry, nazywa się Zjednoczoną Prawicą? Dlaczego? Ano to czysty populizm. Zobaczyli, że słowo prawica jest teraz na propsie, a daninami społecznymi takimi jak 500+, zamyka się ludziom mordy, żeby nie zadawali zbędnych pytań, więc polityka obecnego ugrupowania to taki miks wszystkiego, co przynosi głosy, dlatego wygrywają. Trump tą drogą nie poszedł, więc skończył jak skończył. PiS, jak wiemy, swojego się za bardzo nie trzyma. Ale teraz pytanie. Czym właściwie jest lewica i czym prawica? Ano jak się okazuje, każdy na te sprawy ma zupełnie inny pogląd, co ostatnio sprawdziliśmy nawet na naszym drugim kanale z sondami ulicznymi, co mówią, gdzie próbowaliśmy wyciągnąć od ludzi właśnie to, z jakimi poglądami się utożsamiają, czy z lewicowymi, czy z prawicowymi, a później taki twist, co w ogóle przez to rozumieją. I oj, było grubo, zobaczcie sami. Czyli popierasz bardziej lewicę? Tak, jak najbardziej. A co uważasz za poglądy lewicowe? Gadamy teraz... No, w Polsce. Za poglądy lewicowe, tak? No ja idę mocno w socjal, w sensie ja popieram wsparcie socjalne na przykład. Tutaj macie link do całego materiału i od razu, skoro już o tym mówimy, no to zasubskrybujcie nasz kanał, co mówią, bo po noworoczno-świątecznej przerwie wróciliśmy z całą mocą i znowu przynajmniej raz w tygodniu, w każdy piątek o godzinie 17 pojawiają się tam nowe sondy uliczne, w których pytamy ludzi o to, o co wy chcecie ich zapytać? Dlatego wszyscy macie ogromny wpływ na to, jak rozwinie się ten kanał, bo zadajemy pytania z waszych właśnie komentarzy. Ostatnio był temat depresji, który, no też co ciekawe, bardzo dobrze wyszedł. To chyba najdłuższa sonda uliczna, jaką do tej pory zrobiliśmy. Tak jak najdłuższy ruch Szymona Hołowni właśnie się trochę zaczyna rozsypywać. Szymon mówi, że zmieścimy się tutaj wszyscy. Niestety nie w województwie śląskim. Dla mnie ten rozdźwięk jest coraz trudniejszy do przyjęcia. Szymon mówi, że zmieścimy się tutaj wszyscy, niestety nie w województwie śląskim. Od tych słów Kamili Baran, byłej liderki okręgu Zagłębie Jaworzno-Zawiercie, rozpoczyna się nagranie zatytułowane Kończy się droga. Film, który nie powinien powstać, dlatego musiał. Nagrali go lokalni liderzy ruchu Szymona Hołowni, którzy mówią dość i odchodzą. Przez kilkanaście minut wypowiadają się w nim działacze ruchu Szymona Hołowni Polska 2050 ze Śląska. Mówią m.in. o tym, jak zarząd bagatelizuje problemy wolontariuszy, jak niemożliwe do uzyskania jest wsparcie, a także o tym, jak zawiedli się na słowach Szymona Hołowni, który przekonywał, że to właśnie z nim możliwa będzie budowa lepszej Polski. Nagranie miało trafić do zarządu Polski 2050 Szymona Hołowni, Michała Kobosky i Agnieszki Buczyńskiej. Wiele osób jest usuwanych za zadawanie pytań. Nie wyobrażam sobie współpracy z osobami, które nie są transparentne, mówi Kamila Baran. Nie wyobrażam sobie współpracy z osobami, które jak partia rządząca otaczają się kolesiami, dodaje. Były lider Zawiercia Robert Stypczyński komentuje: dla mnie ten rozdźwięk jest coraz trudniejszy do przejścia. Próbowaliśmy wszystkich dostępnych sposobów i metod, aby ten problem rozwiązać. Co mogę zarzucić koordynatorowi? Pyta na nagraniu lider, były lider, Sosnowca Grzegorz Szczęśniak i podkreśla: to totalny brak szacunku, nie tylko do mnie, ale też do moich wolontariuszy, których darzę szacunkiem i zaufaniem. Uważam, że nie zasługują oni na takie traktowanie. Dlatego zmuszony jestem zrezygnować z funkcji lidera powiatowego. Nie na taką Polskę umawiałem się z Szymonem, więc nie jestem w stanie dalej współpracować z tymi ludźmi. O wolontariuszach, którzy oczekują odpowiedzi i nie otrzymują na nie żadnych konkretnych informacji, mówił Karol Wilczek, były dyrektor Dąbrowy Górniczej. Wolontariusze wycofują się ze stowarzyszenia, z działalności, opowiada Wilczek. Jak
wyjaśnia, główną emocją towarzyszącą lokalnym działaczom ruchu jest żal za brak wysłuchania i chęci rozwiązania. Od samego początku, współpracując z zarządem województwa śląskiego, liczyliśmy na wsparcie w przedsięwzięciach czy kontraktach obywatelskich, ale już przy współpracy z muzeum w Dąbrowie Górniczej mieliśmy problemy z podpisaniem umowy, która do teraz nie została podpisana. Kontaktu z zarządem nie ma, odbijamy się od ściany, mówi Wilczek. I dodaje, działam w organizacjach pozarządowych od 10 lat i wiem, że nie jest to łatwe. Tutaj nie ma jednak żadnego wsparcia. Przystąpiłem do stowarzyszenia, bo Szymon przekonał mnie do budowania Polski od samorządów. To dla mnie ciężkie, że muszę opuścić swoich wolontariuszy, dodaje. Lokalni liderzy mówią o tym, że nagranie nie powinno powstać, a każdy z nich chciałby teraz, zamiast wypowiadać się w nim, poświęcać czas na działanie. A rozstrzał między wartościami, o jakich mówi Szymon Hołownia, a jego zachowaniem jest ogromny. Czujemy się jak bezdomni, mówią liderzy ze Śląska. Wprost o komentarzach do słów byłych lokalnych liderów Polski 2050 zwrócił się do koordynatora województwa śląskiego Łukasza Pomrękę, który na pytania nie odpowiedział. Michał Kobosko, wiceprezes 2050, powiedział, że nie oglądał jeszcze nagrania. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi działaczami w całym kraju, mamy z nimi wiele rozmów i spotkań online w każdym tygodniu. Żałujemy rzecz jasna sytuacji, w których ktoś decyduje się na odejście z ruchu, ale musimy to uszanować. Stwierdził Kobosko. Rozmawialiśmy o rzeczach trudnych, o rzeczach, o których można myśleć różnie, ale w taki sposób, który zostawiał miejsce na dyskusję. Pierdu, pierdu, sranie w banie. Zero konkretów. Smutno budująca muzyczka w tle i jakieś tam frazesy. Nie wiem jak dla was, ale jak dla mnie, to jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. O pieniądze. Od razu mówię, że to tylko moja osobista opinia, ale wygląda to trochę tak, jakby albo mieli obiecane, albo wręcz po prostu sobie wyobrażali, że jak pójdą pomagać Hołowni wolontarialnie, to po pewnym czasie będą z tego wynagradzani. A tu psikus, wolontariat to wolontariat. Nie żebym bronił jakoś specjalnie ruchu Hołowni, ale oni tam niczego konkretnego nawet nie zarzucają, mimo tego, że film ma dobre 15 minut. Zresztą nie widzę tego tylko ja. Wystarczy spojrzeć na stosunek łapek w górę do tych w dół. Mimo, że akcja mocno populistyczna, bo w końcu ludzie lubią słuchać, jak komuś turbo popularnemu, takiemu jak Hołownia, powinie się noga, to procentowo łapek w dół coś cholera sporo. I oczywiście można temu ruchowi zarzucić wiele, ale na najwięcej to właśnie ruchów politycznych, bo jeśli on chce stworzyć politykę na nowo, to biorąc do tego twarze polityków Platformy, raczej niczego większego w tym kraju nie zmieni. Ale to było już oczywiste dawno temu, jeszcze podczas kampanii prezydenckiej, a w zasadzie tuż po niej, tuż po jego kampanii, kiedy odpadł w wyścigu do drugiej tury z imponującym wynikiem, jak na gościa znikąd, to warto podkreślić. Ale wtedy właśnie przeprowadził bezstronny wywiad z Rafałem Trzaskowskim, aby w teorii skonfrontować swoje poglądy z jego poglądami i racjonalnie stwierdzić, czy warto go poprzeć, czy nie. I mimo tego, że oficjalnie z ust nie padło nawoływanie do oddania głosu na Trzaska, to cały wydźwięk rozmowy był mniej więcej taki jak Choleckiej z Dudą. Obaj kandydaci mają bardzo wyrównane wyniki sondaży. No i co zrobić, żeby rzeczywiście to pan wygrał? Choć wciąż pokładam jakąś tam złudną nadzieję w tym, że może chociaż delikatnie inne spojrzenie na świat polityki będzie, jeśli Hołownia wejdzie do Sejmu, to niestety coraz więcej wskazuje na to, że to tylko drugi taki Palikot czy Kukiz. I też ciężko cokolwiek panu Szymonowi zarzucać. Po prostu Polska polityka jest zabetonowana do tego stopnia, że jeśli nie zaczniesz działać z politykami głównego nurtu, to cię zeżrą, nie będą cię pokazywać i co najwyżej możesz liczyć na darowizny u swoich zwolenników w internecie, ale realnie nic nie zmienisz. Smutne, ale prawdziwe. Tak jak działanie Polskiego Urzędu Skarbowego. Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2021 rok. Deficyt budżetowy ma wynieść 82 miliardy 300 milionów złotych. Przedsiębiorca miał zobowiązania podatkowe za poszczególne miesiące 2011 roku, jednak fiskus nie zamierzał ich odpuścić nawet po 7 latach. Dlatego w 2018 wydał postanowienie o zaliczeniu powstałych w jego późniejszej działalności nadpłat na poczet tych zaległych zobowiązań. Ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie podjął Naczelny Sąd Administracyjny, pouczając organy, że skoro upłynął termin przedawnienia, to nie mogą dochodzić zobowiązań podatkowych, które nie istnieją.
istnieją. W styczniu 2016 naczelnik Urzędu Skarbowego, odnosząc się do rozliczeń podatkowych spółki za poszczególne miesiące 2011, określił je do uregulowania zobowiązanie w podatku od towarów i usług. Był to efekt przeprowadzonej w spółce kontroli skarbowej oraz postępowania podatkowego, w wyniku którego ustalono, że firma rozliczyła się w korektach deklaracji VAT-7 faktury korygujące, do których nie przedstawiła potwierdzenia odbioru korekty przez nabywcę. Dodatkowo organ oskarżył przedsiębiorcę, że ten zaniżył wartość należnego VAT-u z tytułu importu usług. Miesiąc później spółka odwołała się od tej decyzji organu w zakresie dotyczącym zakwestionowania odliczenia VAT z faktur korygujących, a ponieważ dyrektor Izby Skarbowej utrzymał ją w mocy, wniosła skargę do sądu, który wyrokiem z 26 kwietnia 2017 przyznał jej rację, orzekając m.in., że za wystarczający należy uznać każdy rodzaj potwierdzenia, który pozwala stwierdzić, że faktura korygująca dotarła do nabywcy, a więc i taki, jak przedstawiła spółka w formie elektronicznej. Niemniej w pozostałym zakresie spółka nie podważała ustaleń organów, stąd w rozliczeniach części miesięcy 2011 po stronie spółki pozostały do uregulowania zobowiązania podatkowe, a w części objętych korzystnym dla niej wyrokiem sądu powstała nadpłata w VAT. Organy nie zamierzały jednak odpuszczać. Postanowieniem naczelnika Urzędu Skarbowego z 18 października 2018, podtrzymanym następnie postanowieniem ze stycznia z 2019, dyrektorka Izby Administracji Skarbowej jako organu odwoławczego organy podatkowe zaliczyły powstałe w rozliczeniach spółki nadpłaty w latach 2011, 2012 i 2016 na pokrycie pozostałych spornych zobowiązań podatkowych za 2011. Spółka podniosła, że fiskus nie może dochodzić w 2018 zobowiązań, które powstały w 2011. Organ odpowiedział, że przecież spółka sama skierowała sprawę do sądu w maju 2016, a odpis wydanego przez sąd wyroku właściwy organ otrzymał w październiku 2017. Stąd też zdaniem fiskusa w okresie pomiędzy majem 2016 a październikiem 2017 nastąpiło zwiększenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego spółki za poszczególne miesiące 2011, ostatecznie wydłużając upływ tego terminu do 20 maja 2018. W opinii dyrektora Izby Administracji Skarbowej dla skutecznego zaliczenia nadpłaty istotne jest to, aby zaległości, na poczet których nadpłata ma zostać zaliczona, nie były przedawnione w dacie dokonania zaliczenia, a w sprawie spółki w wyniku skutecznego zaskarżenia do WSA nadpłaty powstały w maju, czerwcu, lipcu, wrześniu 2011, w styczniu 2012 oraz grudniu 16 i w tych samych datach zostały też zaliczone na poczet zaległości. Z organem podatkowym częściowo zgodził się sąd, do którego skargę wniosła spółka. W listopadzie 2019 przyznał, że termin przedawnienia zobowiązań spółki rzeczywiście upływał 20 maja 2018, ale jednocześnie orzekł, że fiskus nie mógł zaliczyć spornych nadpłat na pokrycie zaległych zobowiązań spółki z 2011, gdyż w tym momencie wydał postanowienie 18 października 2018, a więc po upływie terminu przedawnienia tych zobowiązań. Fiskus ponownie nie dał za wygraną i tym razem to on wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, podtrzymując swoje wcześniejsze stanowisko co do dat zaliczenia nadpłat na poczet zaległości. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że powyższe rozważania sądu pierwszej instancji i organów podatkowych co do skuteczności postanowienia o zaliczeniu nadpłat na zobowiązanie podatkowe wydanego po dacie, w której zobowiązania te uległy przedawnieniu, nie mają dla rozstrzygnięcia sprawy najistotniejszego znaczenia, bo konsekwencją takich rozważań byłby zbłędny wniosek, że postanowienia organów można by uznać za zgodne z prawem, gdyby zostały wydane przed 20 maja 2018. Z kolei, jak wskazał NSA, istotne jest to, że przyjęta w zaskarżonych postanowieniach wysokości zobowiązań podatkowych za poszczególne miesiące 2011 nie wynika z deklaracji złożonych przez spółkę, a z wydanej wobec niej zmieniającej tę wysokość decyzji wymiarowej organu. Wniosek z niniejszej, trwającej przecież blisko 9 lat sprawy jest taki, że organy podatkowe chciały wydać kolejną decyzję wymierzającą zobowiązanie podatkowe przedsiębiorcy, pomimo tego, że jego zobowiązania wskutek upływu terminu przedawnienia wygasły, dzięki temu nie musiałyby zwracać spółce długo wyczekiwanych przez nią pieniędzy. Przedsiębiorcy w ochronie swoich firm muszą bronić się przed takim nieuprawnionym działaniem organów. Być może niektórzy powinni przejrzeć swoje
swoje rozliczenia podatkowe, bo może sami padli już ofiarą takiej kreatywnej księgowości fiskusa. Zarówno NSA, jak i wydający wyrok pierwszej instancji w USA w Warszawie stanowczo stwierdziły, że nie można dochodzić od podatników zobowiązań, które nie istnieją. Sejm nie przyjął wniosku Koalicji Obywatelskiej o odrzucenie projektu budżetu w całości. Był to efekt przeprowadzonej w spółce kontroli skarbowej oraz postępowania podatkowego, w wyniku których ustalono, że firma rozliczyła się w konkretnych deklaracjach VAT 7, rozliczyła tam faktury korygujące, do których nie przedstawiła potwierdzenia odbioru przez nabywcę tej korekty. Czaicie? Skurwysyństwo. Ale skąd ta zaborczość urzędników? Przecież ponoć nie mają premii za skuteczność, więc co? Pracują tam sami psychopaci, którzy wyłącznie dla własnej satysfakcji pod płaszczykiem działania zgodnego z prawem i brakiem odpowiedzialności dowalają ludziom w każdy możliwy sposób na zasadzie: a może się nie odwoła i zapłaci? A że nie mogli od tak sobie zająć konta, to zablokowali środki, które zgodnie z obowiązującym prawem powinni zwrócić podatnikowi. Szkoda gadać. I nie, nie, nie. To nie jest tak, że zawsze tak było, że to działało tak od zawsze. Odpowiedzialny za to jest tym razem organ Krajowej Administracji Skarbowej. A kiedy on powstał? Kiedy został założony? Szanowni Państwo, proszę bardzo. Nie tyle za PiS-u, co za Ziobry. I chyba wszystko to już się staje klarowne, nie? Na pewno bardziej klarowne niż mgliste oświadczenia Andrzeja Dudy, potocznie zwanego prezydentem. Nikt nie powie, że wszystko, co zostało zrobione, było idealne, ale proszę mi pokazać kraj, który podejmował tylko optymalne rozwiązania. Nikt nie poradził sobie z tą sytuacją w sposób wzorcowy, powiedział prezydent Andrzej Duda w rozmowie z tygodnikiem Sieci. Radziliśmy sobie tak, jak to było możliwe, podkreślił. Prezydent Andrzej Duda został zapytany przez tygodnik Sieci, jak ocenia działania rządu w sprawie wiadomo czego. Też jestem częścią władzy wykonawczej, więc mówię, że radziliśmy sobie tak, jak to było możliwe i według naszej najlepszej wiedzy również biorę za to odpowiedzialność, powiedział. Nikt nie powie, że wszystko, co zostało zrobione, było idealne, że każda decyzja była trafiona. Ale, jak mówił, proszę mi pokazać kraj, który podejmował tylko optymalne rozwiązania. Andrzej Duda przypomniał, że podpisywał szybko ustawy zawierające tarcze antykryzysowe. Nawet w kampanii wyborczej trwały tutaj w Pałacu Prezydenckim negocjacje i prace nad tymi przepisami, zaznaczył w rozmowie z tygodnikiem. Prezydent zwrócił uwagę, że zostały uruchomione ogromne pieniądze i że liczy na to, iż dzięki nim polscy przedsiębiorcy przetrwają ten czas. ZUS podejmuje działania korzystne dla pracodawców. Kolejne tarcze są uruchamiane. Pieniądze z Polskiego Funduszu Rozwoju płyną do firm, mówił. Pytany przez Sieci, jaką ocenę za ostatni rok wystawiłby rządowi, prezydent wskazał, że zdaje sobie sprawę, że zmęczone całą sytuacją społeczeństwo będzie bardziej krytyczne, ale patrząc na realia, wystawiłbym ocenę dobrą, a może nawet dobrą plus. Andrzej Duda odniósł się też w wywiadzie dla Sieci do doniesień o antidotum poza kolejnością celebrytów, dziennikarzy czy polityków. To jest wynik ludzkiej słabości. Ludzie się po prostu boją i to, czego byliśmy świadkami w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, to w dużej mierze efekt tego strachu. Mieli możliwość, więc wykorzystali, ocenił. Prezydent podkreślił, że bardziej piętnowałbym tych, którzy im takie antidotum poza kolejnością umożliwili. Tych, którzy ewidentnie naciągnęli przepisy i skrzywdzili pracowników WUM. Im te antidotum po prostu skradziono. Oburzają mnie ludzie, którzy są za ten skandal odpowiedzialni administracyjnie, zaznaczył w rozmowie z tygodnikiem. Prezydent pytany, czy nie obawia się nowej prezydentury za oceanem, gdzie kadencję rozpoczął demokrata Joe Biden, wskazał, że podchodzi do tego bardzo spokojnie. Przypomniał, że nowy prezydent był bliskim współpracownikiem prezydenta Baracka Obamy, gdy zapadały decyzje militarne związane z obecnością wojsk NATO, w tym amerykańskich, na wschodniej flance. Nie mam więc żadnych obaw, czy ta polityka będzie kontynuowana. To sprawy trwałe, bo stanowią także amerykański interes, niezależnie od tego, kto rządzi, podkreślił Andrzej Duda. Andrzej Duda przypomniał, że podpisywał szybko ustawy zawierające tarcze antykryzysowe. On to chyba robi specjalnie, nie? Przecież to już wygląda jak jakieś uzależnienie od podpisywania. On nawet na dworcu nie może wytrzymać i musi coś cholera podpisać. Szkoda gadać. A jego ostatnie słowo o prokuratorach, którzy mają się przebranżowić?
Ale dobra, o tym może porozmawiamy sobie jeszcze w jutrzejszym materiale, bo jeszcze zbieramy do tego komentarze z internetu, więc bądźcie tu koniecznie też jutro, bo karuzeli śmiechu będzie ciąg dalszy. A teraz nie pozostaje nam już nic innego, jak ruszyć z impetem do drętwego suchara. Dlaczego Suski chodzi dookoła komputera? Bo szuka wejścia do internetu. Tego suchara mamy od Benego 11 w wersji z blondynką, ale jakoś Suski na kanwie ostatnich wydarzeń z aferą Suskiego bardziej mi tu pasował, zatem dostajesz od nas złotego Suskiego. A jeśli ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie dołącz do naszej grupy facebookowej Podstawki Macieja Reaktywacja, na którą z całą serdecznością cię zapraszam, bo to właśnie tam możesz wysyłać nam newsy, przemyślenia, suchary, wszystko, co być może pojawi się w jednym z nadchodzących materiałów na tym kanale, a tymczasem raz jeszcze zapraszam cię na nasz drugi kanał z sondami ulicznymi, w których zadajemy takie pytanie, jakie to wy nam napiszecie w komentarzach. Zatem kanał nazywa się Co Mówią, każdy piątek o godzinie 17, nowa sonda uliczna z waszych pytań, więc macie wpływ na rozwój tego kanału, bo tworzymy go razem. Tutaj zaraz pojawią się do niego linki, macie też tutaj chyba możecie kliknąć, no i ten, no i mały fragmencik z ostatniej sondy. A i pamiętajcie o Raid Shadow Legend, do którego macie link w opisie i przypiętym komentarzu. Tymczasem trzymajcie się cieplutko, no i do zobaczenia na Co Mówią. Heja! Więc tak, jeżeli chodzi o mnie, to mam depresję, z którą walczę w sumie od kilku lat, dopiero od... nie wiem, trochę ponad roku, około dwóch lat zacząłem tak intensywnie z nią walczyć, więc to jest temat jak najbardziej mi znany.